Mieszkańcy naszego osiedla podczas robienia zakupów w sobotnie przedpołudnie na targowisku oraz na Nowym Rynku mieli możliwość spotkania muzykującej grupy dzieci. Był to zespół flażoletowy kierowany przez panią Jolantę Popiołkiewicz. Flażoleciści zaprezentowali się wzbogaceni o nowy instrument, bęben marszowy, zakupiony dzięki pomocy ofiarodawców. Muzykowanie na ulicach miasta było dla zespołu treningiem przed dość poważnym występem. 18 kwietnia odbędzie się spotkanie zespołów flażoletowych, zorganizowane tym razem przez bliźniaczy zespół ze Swarzędza. W programie przewidziany jest wspólny koncert uczestników w Poznaniu na Starym Rynku i okolicznych ulicach. Koncert rozpocznie się w południe pod ratuszem miejskim.